Jest jeszcze jedna przestrzeń, gdzie są święci. Jest to czyściec. W czyśćcu są święci i tylko święci. Ich serca są wypełnione Duchem Świętym, ale ich świętość jest jeszcze niedoskonała. Nie zdążyli w sprawiedliwości załatwić swoich rachunków na ziemi. Zostawili na ziemi skrzywdzonych ludzi przez siebie. Dziś dają odpowiedzialność za stracone dni, miesiące, lata. Trzeba to naprawić. Bóg daje taką szansę. Muszą w duchu odpowiedzialności odpokutować czy za złamane, niezachowane śluby kapłańskie czy zakonne, za złe wychowanie dziecka w małżeństwie, krzywdy, które wyrządzili innym, gorszenie innych w życiu, czy mową innych zgorszyli, nie wykonywali jakieś powołanie, zadanie, które Pan Bóg im zlecił na ziemi. Cierpią, ponieważ oni wiedzą już, na czym polega życie wieczne. Ale też wiedzą, że z własnej winy nie mają do tego szczęścia jeszcze pełnego dostępu. Ich świętość jest już nieutracalna, ale nie jest doskonała. I czyściec to jest taka nadzieja Boga, szkoła doskonalenia, odpowiedzialności za czyny, decyzje, które człowiek podjął na ziemi. Wiecie, że jako duchowni mówimy o czyśćcu i zapraszamy ludzi do pomocy zmarłym, jak tylko możemy. Poprzez modlitwę, poprzez ofiarę mszy świętej, poprzez dobre czyny, poprzez zyskiwanie odpustów zupełnych, częściowych lub zupełnych. Czytamy ich metody, odprawiamy nabożeństwa wypominkowe, nawiedzamy groby, zapalamy lampki, bo chcemy pomóc w duchu miłości, bo darzymy miłością naszych zmarłych. To wielka szansa dla nich i dla nas, bo oni potem mogą się też wstawić za nami. Ale to słowo przy Ezechielu, to słowo przy świętości nie byłoby pełne, gdybyśmy jeszcze nie zwrócili uwagi na jedną drogę, na jedną rzekę, którą ludzie na całym świecie płyną w stronę nieba. Rzeka szeroka, rzeka, której źródłem nie jest sakrament Chrztu Świętego. Tą rzeką płyną ludzie, którzy nigdy nie usłyszeli o Chrystusie. Oni nigdy nic nie wiedzieli o wodach Chrztu Świętego. Tą rzeką płyną ludzie o miłosiernym sercu. Kościół uczy, że zostaną zbawieni, czyli zostaną dopuszczeni do świętości u kresu dziejów. A uczyni to sam Chrystus, bo tylko w Jego imieniu jest zbawienie. To jest Król Królów i Pan Panów. Kiedy ten Chrystus Król powie miłosiernym: pójdźcie do królestwa mojego Ojca, przygotowanego wam od założenia świata, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przyodzialiście mnie. Oni wówczas po raz pierwszy zobaczą Chrystusa i zadadzą pytanie: a kiedy myśmy cię widzieli głodnym? A kiedy ty byłeś w więzieniu? A on odpowie, i znamy to: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I teologia dzisiaj dostrzega w tych ludziach dobrą wolę, pragnienie Chrztu Świętego. Gdyby wiedzieli, czym jest Chrzest Święty, jego moc wynikająca z tego sakramentu, bliskość z Bogiem, to skorzystaliby z tego sakramentu. To jest ta szeroka rzeka, rzeka miłosierdzia, którą do nieba płyną ludzie dobrzy, którzy na ziemi nie otrzymali łaski poznania Chrystusa, ale otworzyli swoje serca na ludzi potrzebujących. My, bracia kapłani, płyniemy tą rzeką, którą niosą nas wody Chrztu Świętego. Nasza konsekracja w Dniu Święceń Kapłańskich. Mamy być dla tego świata zwietrzałego, bez smaku, kopcącego jak zgaszona świeca,
Mamy być dla tego świata znakiem świętości tu na ziemi. Prośmy Boga, który sam jest święty, byśmy jako kapłani mieli dobrze to zadanie wykonać i sami świętość osiągnęli i innym w tej świętości dopomogli. Amen. Święty Zachowiec.